Hello wszystkim tu Bany Karli i witam Was w kolejnym odcineczku, gdzie sobie rozgrywam najnowszy dodatek do The Sims 4, czyli rancho przed wami Evelyn i jakiś pan z tej oto osady czy miasta poznajemy właśnie dalej tutaj um, miastowych tutaj pani na pewno nie jest um, miastowa, bo jest Goła. <laughs> o, Missy nam zasnęła. I już od razu przyszłam tutaj. Dobra. Przyszłam tutaj, żeby... O, nie lubimy się? Boże, mnie to wszystko... Sorry. Mnie to wszystko odtegowuje. No, ale przyszliśmy tutaj po, żeby... Jak to się nazywa? Kupić winogrona. I dzisiaj będziemy robić sok. Tak, sok z naszym znajomym Gabrielem, bo ja jemu ustawiłam, że on jest właśnie tym, co produkuje soki. Może nas czegoś nauczy, eee, może coś tam z nim <grywamy> potegowujemy, zobaczymy. I może, i może też, że tak powiem, poznamy innego pana, którego tu wprowadziłam. No, ale dobra. Wiem, że była tu też tablica z tymi. Mm, pracami. No kasy nam nie brakuje, ale ja bym chciała zobaczyć, jak to wygląda. Dobra, chodź tu. Yy, czy możesz. Nie. Wejdź na Mist. Znaczy. Dosiądź Misty. Tak. Proszę, i pobiegniecie tu. Powiecie, ja chcę się nauczyć robienia tego nektaru, żeby potem. E, zrobić imprezkę, nie? I pochwalić się, że my potrafimy coś tam e, skombinować. Tak jest. Dobra, to biegniemy tu. Przy okazji trochę poćwiczymy e, z Misty. Może nam wbije jakiś e, level. E, z e, jeździectwa. Tutaj z tego co wiem to są te e, competitions, czyli konkursy. Dobra. Gdzie to jest? O! Hmm, zobaczmy, czy, czy jest może coś takiego. Nie, chyba nie ma. Co? Muszę mieć co najmniej trzy. No nie. Dobra. Eee. Nie wiem, my to chyba nie jesteśmy z tych. Dobra. Może? Może to? Zobaczmy. I zobaczmy jak to będzie wyglądać. Okej. Okay. Dobra. No i co? Aha, idziesz tak po prostu. I. I nic nie robisz. Dobra, zobaczmy. Okej. Okay. Aha, okej. Okay. I znikłaś, i to na parę godzin. No dobra, zobaczymy. Dobra, wróciliśmy, i to strasznie długo zajęło, powywam. Nawet się nie spodziewałam, i to tylko 255 simoleonów. Ale z tego co widzę, że dobrze sobie poradziła, jeszcze dostała bonus. No, i Misty, zrobiłaś kupę na środku ulicy. Nieładnie! Tutaj nie wiem, ale coś ludzie lubią oglądać te chmury. Nie wiem dlaczego. Chciałam iść, żeby wzięła ten udział w konkursie, ale myślę, że to może zrobimy w następnym. Także dobra. Pyk. Jedziemy do domu. Idziemy się przespać. I, że tak powiem, będziemy... Zaprosimy potem do siebie Gabriela. I, że tak powiem, będziemy uczyć się robienia soków. No. Jedziemy, jedziemy do domu. E, musicie to zobaczyć, nie? Ja nie mogę. Jak ta się naspicie, to to... Normalnie, nie? Bo to tak się obkręca te gwiazdy. Ja jestem w szoku normalnie, nie? Masakra, to tak pięknie wyglądało, jak jeszcze była noc ja sobie tak patrzę, wow, this is sick, postarali się nieźle. Dobra, ja muszę zobaczyć, um, kurczę nie wiem, nie chcę mi się tego dawać tu, ale chyba dam to tu, tak będzie chyba najlepiej, żeby nie upaćkać sobie tego. Wejścia. Nie wiem, bo to mi jakoś nie pasuje. Ten do mnie jest do tego przystosowany. Dobra, już wstałaś? Ok, lecimy. Zrobisz sobie jakieś śniadanie. Yy... Jajka z bekonem. Aha, nie puściłam tego. No to idź sobie, zrób Amciu Amciu. Dziękuję. Tak, dziękuję bardzo. Oj, musimy tutaj zająć się naszą Misty, bo jest brudna. Więc zaraz zjemy sobie i wszystkim się zajmiemy. Gdzie jest nasza koza? Tutaj. Jest full happy. Yy, I nasz mały yy, ten baranek, tak, owieczka. To jest chyba z Lilo. Tak. Też jest bardzo happy, ale zaraz się Misty zajmiemy. Tak, tylko najpierw zjemy. Dobra, lecimy z tym. No dobrze. Wezwaliśmy naszego gonika. Eee, wyczyść kopyta. Um, co tu jeszcze wyczesać można? Plan outfit? Nie. Tak o. Jeszcze wyczesać. Elegancko. Musi być nasz konik czysty. I widać, że bardzo to lubi. A ty jesteś zazdrosny? Nie możesz być zazdrosny. My, cię, my, my was wszystkich kochamy. Tak, bardzo. O, i damy jeszcze jej jabłuszko, bo z tego co wiem, to konie bardzo lubią jabłka. Tak, proszę. No, elegancko. Zje? Wow, ślicznie. Nie, nie lubisz? Przytul jeszcze. Czy jest git? Czyż jest git? Yes. Jest, jest git. Wszystkie się tu zebrałyście na przytulanki? Dobra, no już. Dobra, już się zajmiemy wami wszystkimi. No, poprzytulamy. Wszystkie. No, ciebie trzeba nakarmić i przytulić. A czemu ty jesteś smutna? Jakie ty masz niespełnione marzenia? Ja nie mogę, nie? Ciągle tylko wszyscy mają tutaj niespełnione marzenia. Ja też mam swoje niespełnione marzenia. No. Tak. No, niestety, life is brutal, nawet w simsach. No. Dobra. Tak, musisz. Musisz. Czy da się? No nie da się, olała nas. A nie, da się, okej. Okay. Da się. No i elegancko, i to jest życie. No a co ci, jakieś niespełnione marzenia. Dobra, i tu jeszcze musimy, że tak powiem. Yy, nakarmić nasz... Yy, to jest Stitch, tak? Tak, to jest Stitch. I też musimy, że tak powiem, przytulić. Co? Nie! Ja chcę po prostu przytulić ich wszystkich. No, ale nie. Nie da rady. Nie da rady. Dobra. Yy. Jeszcze wyczyść go też, żeby było full wypas, elegancko. Dobra, i dzwonimy może do Gabriela. W ogóle, czy tu da radę się razem te, ten? W tym? Eee, dobra, Gabriel, gdzie ty jesteś? Tu. I zaproś na parcele, siemaneczko. Przyjdziesz? Chodź. Chodź, 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 chodź. Jest! Siemaneczko! Mój niedoszły chłopaku. Dobra, chodź tu. Znaczy. <ścoughs> Boże, jak to zabrzmiało! Gdzie ty idziesz? Dlaczego tu idziesz? Nie! Co tam masz? To nie są frontowe drzwi, te są frontowe! Tu są frontowe drzwi! Tak. Aha, i się spotkacie na... ...wpół drogi. Okej. Okay. Okej. Okay. Chyba, że będziecie... ...że tak powiem, na odległość. O, widać, że polubił naszego... Y, ...konika. Elegancko. Y, dobra. Aha, no dobra, teraz ty idziesz naokoło. No to nieźle. No to nieźle, w ogóle jak my się znamy? Chyba nie bardzo dobrze, ale okej. Okay. Eee, co tu można? Co? Nie masz na niego nie krzyczeć! On jest znudzony. Dlaczego ty do wszystkich? A no nie, no, naprawdę, ale ty jesteś. O nie, on chyba nas nie lubi. Nie, proszę cię. No. Dobra, pokaż zdjęcia. No. I zainteresowania. Zapytaj o ulubiony zespół. Może to trzeba dodać do grupy? Dobra, dodaj do grupy. I chodźcie tu, bo nie będziecie przecież stać tam. Chodźcie tu razem. Czy może... A nie, nie mogę. Łeeeeee... Szkoda. Dobra, przyspieszmy to. No, dobra. No to może się trochę tam dowiemy, coś tam od niego, wiecie, prześwirujemy. Ale on chyba za nami nie ten Teges. Dlaczego? Nie! Kłócą się! No to chyba to nie będzie działać. No nie, ja chciałam. Yy, o nie. Wszyscy nas nie będą lubić w tym mieście. Bo co? Bo chcemy sławy? No, no chyba to. Zapytaj o dzień. Może jeszcze pożartuj. Powiedz śmieszną historię. Dobra. Plotkuj. Yy, no chyba nie. Chyba, chyba, chyba nie jest, że tak powiem nami ani trochę zainteresowany. Także pierwszy kosz mamy za nami. Tak. Niestety. O, coś nie leci. Mhm. Nie. Dobra, nie chcesz to nie. Twoja strata. Twoja strata. Nie, to nie. Nie, to nie. Dobra. Ja nie mogę, oni się ciągle kłócą. Dobra. Dobra, idź do toalety i sami się zaczniemy, że tak powiem, uczyć tego robienia nektaru. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, mamy to. Więc możemy zrobić winogronowy. Kto tu do nas dzwoni? Hmm. Czy chcesz yy, być tak szczęśliwa jak ja? Masz to moc? E, Okej. Okay. Masz. Tak, wysłałam ci, co? Nie, nie czuję się szczęśliwsza. No dobra. A ja cię przebiorę tylko, bo ty masz strój z gumiakami, z kaloszkami. Specjalny. Tak i proszę tu robić. Oh my god. Ej! Eee, w Adidasach? Nie, lubisz się paćkać. Naprawdę. I co jest? Dobra. Resum, znaczy jeszcze raz. Aha, do, każ do każdego w innym tym. No, nie ma sprawy. Czemu nie? Dobra. Elegancko. Aha, i Gabriel, co? Nagle ci się odwiedziała? Aha, żegna się z nami. No, nara, do widzenia. Nie chcemy cię tu. Bye, bye, idź stąd. Nie, to nie. Yy, foch i tyle. No. No i co? Będziesz teraz się gapił? No. Czy co? Że niby yy, nasz dom jest brudny, tak? Weź, weź idź. Weź idź. Weź idź już z mojego domu, bo... bo zaraz normalnie... Idź już stąd. Aha, i jeszcze robisz mi zdjęcia jak się wywalam w tej oto yy, miednicy czy jak tam, tak? Dodałeś na y, tego króliczka, żeby mnie, y, jak to się nazywa? Y, upokorzyć, tak? Wszyscy będą widzieć. Dobra, to ja też daję na króliczka wszystko y, i, że tak powiem. Y, no. Aha. Dobra. Umber, co ty masz na sobie? Y, dodajmy jeszcze kogoś, wszystkich, których znamy. A... Dobra. I Gabriela też dodamy. Proszę bardzo. Niech wiedzą, że to ty. Proszę. Proszę. I jeszcze proszę. I damy tu. I proszę. I post. Nie mam o czym posta dawać. No dobra. Nie chcę żadnych romantycznych festiwali. Dobra. Róbmy jeszcze raz ten nektar. Coś nam to chyba nie idzie, mało no, okej. Okay. Bo... Dlaczego za każdym razem ty masz inne buty do robienia tego nektaru, to ja nie wiem. To jest dziwne. No i się wywalasz na dodatek. No okej, okay. niech ci będzie. Niech ci będzie. I co ja zawsze muszę klikać? Co? Aha, bo ja już mam! Dobra! Ja nawet nie wiedziałam, że to tak działa. Okej, okay, mamy pierwszy swój nektar winogronowy. I możemy go dać tu z tego, co wiem, na te półeczki. Elegancko. Dalej tu jesteś? Idź mi stąd. Idź stąd. Idź stąd, po prostu sobie stąd idź. No. Idź stąd i nigdy tu nie wracaj tak tak jest no a ja się będę też żegnać już z wami mam nadzieję, że się wam podobał ten odcineczek dalej eksplorujemy ten świat myślę, że w następnym odcinku będziemy, że tak powiem dalej e, trenować z naszą Misty i może poznamy wreszcie tego tajemniczego pana, którego ja tu wprowadziłam no ale może to nie jest to przeznaczenie, nie? Nie jest to przeznaczenie. No cóż, okaże się. No chyba, że ja ich spiknę, nie? Bo ja mam tę moc, ja tu jestem bogiem w tej grze. No, ale dobra. Dzięki wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, to poproszę o lajka, suba i komencik. Dajcie znać, czy... Wy też lubicie, że tak powiem, ten dodatek, oczywiście. Jak dalej się na niego zapatrzymacie? Czy zajmujecie się koniami, macie własną, legitną teraz farmę? Jestem bardzo ciekawa. No i co, trzymajcie się cieplutko. I do w następnym, co nie? Bye bye!